Zwany anioł. Telemedycyna, czyli leczenie na odległość. Tutaj Mareczek, proszę Państwa, nie chciał skorzystać z usług Jasienieckiego, ale Jasieniecki umarł. Wielkie mi tu telemodele. Jasieniecki umarł. Wielkie mi tu telemodele. Tak. A niestety różne statystyki. Poszła baba na lekarza, a lekarz też baba. Praktycznie ciągle jest tyle samo. Czyli przybywa pacjentów. Poszła baba do lekarza, a lekarz też baba. Baba poszła do lekarza. Niestety, ale dzisiaj lekarz ma za mało czasu na pacjenta. I że baba poszła do lekarza. Ona, ta baba wie, że poszła do lekarza. Tracimy przez to, że na przykład przychodzimy wyłącznie po to do lekarza, żeby sprawdzić rzeczy dosyć oczywistą, albo właściwie przychodzimy zdrowi. Tutaj bardzo ciężko jest powiedzieć, czy... Poszła baba do lekarza, a lekarz, że jest baba. Tak. Fiolety Boskiej, proszę Państwa, youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszam. 10% wizyt pediatrycznych jest niepotrzebnych. Pytanie, czy słowo niepotrzebne jest dobrym słowem. To jest mama, która martwi się o zdrowie swojego dziecka. To jest mama, która widzi, że z tym dzieckiem coś jest nie tak. Tak, bo to samobójstwa są różne, widzisz. To dziecko jest zdrowe, czy jest niezdrowe. Także to, że ona idzie do tego lekarza, jest bardzo dobre. Ale właśnie dzięki rozwiązaniom telemedycznym moglibyśmy wyeliminować te niepotrzebne rozwiązania, bo taka mama mogłaby skontrolować stan swojego dziecka bez wychodzenia z domu, właśnie poprzez stosowanie innowacyjnych rozwiązań, a dzięki temu lekarz, który będzie na miejscu, będzie zajmował się dzieci, które naprawdę tej pomocy potrzebują. Ale wytrząsę to z drugiej strony. Nie ma zagrożenia, że brak udziału lekarza może doprowadzić do jakiegoś przeoczenia katastrofalnego w skutkach? Na przykład skupimy się na kaszlu, na katarze, a nie zauważymy guza? Tutaj oczywiście nie możemy rozmawiać o tym bardzo ogólnie. Przestań, dziaduwo, po co ty wyjesz tutaj? Obszar medycyny jest inny, także trzeba by było to analizować dość mocno, szczegółowo. W naszym przypadku my również nie jesteśmy rozwiązaniem diagnostycznym. My tylko i wyłącznie jesteśmy urządzeniem pomiarowym, które informuje rodzica o tym, co dzieje się w płucach. Akurat w przypadku dzieci płuca są bardzo istotne i to, co się w nich dzieje, jest bardzo istotne. Nie możemy jednak zapominać, że jeżeli dziecko ma od jednego dnia chociażby gorączkę 37 czy 38 stopni, jest to już sygnał, który powinien być wystarczający dla rodzica, aby udać się do lekarza. Także zawsze w tych rozwiązaniach telemedycznych musimy pamiętać o zdrowym rozsądku i nie skupiać się na pojedynczym. A tutaj samobójstwo, wracamy do tematu samobójstw. Matka jest pracoholiczką, ojciec jest pracoholikiem, a dziecko samotne jest. Tak, oczywiście. Ja osobiście uważam, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od rozwiązań, które będą zastępowały. Będzie dobrze. Ale jest bardzo duży spektrum. Będzie dobrze. Niech lichwiarze się wypchają, niech wekslarze się wypchają, bo mamy nowości, proszę Państwa, w naszym radiu, tak FM. Pożyczki, że nowa sztuka jest, Art Cash. Ona mówi, że jutro wiesz, wejdzie weksel. Badanie może wykonać rodzic w domu.
Polega to na tym, że pacjent przykłada urządzenie do praktycznego dziecka, urządzenie nagrywa te wszystkie dźwięki, a następnie dźwięki są wysyłane do algorytmów sztucznej inteligencji, które poddają je analizie. W takiej sytuacji rodzic dostaje informację, czy w płucach dziecka dzieje się coś złego. Prawda, pracowników najszybciej, pracownik miesiąca, prawda, ten anegdotyczny pracownik miesiąca i jeszcze, żeby na tablicy korporacji... Mareczek, jak ten Jasiniewski chciał go przez telefon leczyć, powiedział, że nie, wyłączył się, a Jasieniecki wkrótce zmarł. Dziecko, które ma tam katar, trzeba pieluchy zmieniać. No Mareczek to nie jest dziecko, Mareczek ma 50 lat. Rosół właściwie, ciągle ten rosół gotuje temu przychodzącemu z pracy mężczyźnie. No cóż to, co to za, można powiedzieć, atrakcja. Ten wynik co miesiąc, ta sprzedaż, prawda, tak, imponująca innym pracownikom ubranym, takie same szare garniturki, prawda, to jest dopiero ten moment triumfu, prawda, i ucząc się przez całe lata, wpadamy w pułapkę pracoholizmu, czyli to jest jedna z takich bielizn cywilizacyjnych, na której osiadają ludzie. No, paradoks i dramat równocześnie właśnie polega na tym, co powiedziałem na początku, czyli że są to inteligentni ludzie, że są to inteligentni ludzie o takich temperamentalnych cechach, powiedział właśnie angażowania się, pewnie w innych okolicznościach odegraliby fantastyczną rolę w swojej pracy, ale można powiedzieć, Nie ma właśnie osoby chorującą na schizofrenię i jestem w stanie jej skutecznie pomóc. Chciałam zapytać pana profesora, jak pan ocenia fakt, że właśnie od osoby, która znajduje się w ostrej fazie psychozy i nie ma poczucia swojej choroby, oczekuje się, że wyrazi ona zgodę na leczenie w szpitalu psychiatrycznym. I jeżeli tej zgody nie wyraża z powodu specyfiki swojej choroby czy urojeń wywołanych tą chorobą, albo jeżeli tę zgodę wycofuje na przykład po krótkim pobycie w szpitalu, a jednocześnie no, nie przejawia agresji fizycznej czy autoagresji, to po prostu no, albo nie przyjmuje się jej do szpitala, albo się ją z tego szpitala wypisuje na jej żądanie i właściwie pozostawia się ją sobie samej. Tak było właśnie w naszym przypadku, w przypadku mojej siostry, która przez 30 lat była w fazie remisji choroby i naprawdę nieźle sobie w życiu radziła. Natomiast po nawrocie choroby, no właśnie, miałyśmy taką sytuację, że z powodu specyfiki swoich przekonań nie chciała zostać w szpitalu i lekarz po prostu ją z tego szpitala wypisał. Nie uświadomił mi też, nie, jakby nie podpowiedział, co powinnam zrobić, żeby jej skutecznie pomóc. I w tej chwili no, jest sytuacja taka, że moja siostra już od 5 lat pozostaje w przetakłej psychozie. Drugie pytanie dotyczy procedury wnioskowej i właśnie przepisów, które ją regulują, bo ja podejmowałam taką próbę przeleczenia mojej siostry bez jej zgody w szpitalu właśnie na wniosek złożony przeze mnie. I jak pan doktor, jak pan profesor ocenia fakt właśnie, że po nowelizacji tych przepisów, która miała miejsce w jesienią 2017 roku, osoba, która została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym bez swojej zgody, nawet wtedy, jeżeli nastąpiło to właśnie w wyniku bardzo długotrwałej i bardzo stresującej dla wszystkich procedury wnioskowej, która właściwie z rodziny czyni wroga w oczach tej osoby chorej, no w tej chwili jest tak, że już następnego dnia po umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym, gdzie to umieszczenie w szpitalu nastąpiło na podstawie postanowienia sądu, prawda? Ona ma prawo złożyć wniosek o wypis ze szpitala. Już następnego dnia.
I to jest jakby jeden element tego problemu. Natomiast drugi element jest taki, że wnioskodawca, czyli osoba, która składała wniosek o hospitalizację, w tym wypadku, no, w naszym wypadku byłam to ja, jedyna właściwie osoba z naszej rodziny, która mogła to zrobić. Przepraszam bardzo. Że ta osoba, która była wnioskodawcą, nie ma prawa odwołać się od decyzji ordynatora o wypisie osoby chorej ze szpitala. To znaczy, jeżeli na wniosek osoby chorej ordynator dokonuje wypisu, to nawet jeśli wnioskodawca, no, nie, jakby widzi, że ten wypis jest przedwczesny, bo na przykład w naszym przypadku został podjęty, właściwie ta decyzja została podjęta właściwie tak pod presją prawnika, którego siostra sprowadzała do szpitala, to ta osoba, która składała wniosek właśnie o hospitalizację, nie ma prawa odwołać się od tej decyzji gdziekolwiek. Pani Lena, dziękujemy serdecznie za te pytania, za te sprawy, które pani przedstawiła, i już przekazujemy głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam pana serdecznie. Po pierwsze, pani współczuje i chcę powiedzieć, że zapominamy często o rodzinach, które walczą, chcą pomóc swoim chorującym bliskim. Niewiele albo zgoła nic. Tymczasem pani też cierpi. Jakby nie jest moją rolą w tej chwili wydobywać, podkreślać, nasilać to pani cierpienie, ale chcę pani powiedzieć, że to jest bohaterstwo właściwie. I tu stawiam kropkę, natomiast odpowiadając pani na pytanie. Przepisy są wadliwe, taka jest moja ocena. One kształtowały się w takim trochę duchu lat 90., że właściwie musimy je przyjąć, by być przyjętym do Europy. No tak to mniej więcej. Dzisiaj rozumiemy, że te przepisy z artykułu 23-24, po prostu słuchacze nie rozumieją, bo tak miotamy tymi cyframi. 23-24 to są przyjęcia nagłe, bez zgody, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia. Natomiast pani odwoływała się do artykułu 29, to jest taki tryb wnioskowy, że tego bezpośredniego zagrożenia nie ma, ale jeżeli odstąpimy od leczenia, no to nastąpi pogorszenie w pewnym czasie zdrowia i wtedy nie tyle jest interwencja pogotowia, co najpierw trzeba do sądu złożyć wniosek. No i teraz gdzie te, no, zacności, przepisy, ładne zdanie, gdzie one zawodzą? Zawodzą właściwie i w pierwszym przypadku tych artykułów o przyjęciu nagłym, ale nie to było pytanie, więc na razie pominę. Natomiast artykuł 29, który właściwie powinien być najczęściej stosowanym artykułem, czyli jest pewna refleksja, pochylamy się, mądrzy ludzie kierują sprawą, osiągamy sukces, pacjentka w tym wypadku rozpoczyna leczenie, no i wszystko się udaje. Po pierwsze, system nie pozwala na szybkie załatwienie tej sprawy, czyli cały czas mówimy oczywiście, że to jest zasadne przyjęcie i wszyscy rozumieją to, ale samo obracanie papierami, krążenie zwrotek, tworzenie opinii przez jednych biegłych, potwierdzanie przez drugich biegłych trwa miesiącami, czyli w ogóle nie odnosi się właściwie do stanu zdrowia z punktu wyjścia. Próby zmiany tych przepisów natrafiały na jakiś zupełnie niezrozumiały, antypsychiatryczny, bym powiedział, zapał, powiedziałbym, no, ludzi, którzy no, nie rozumieją właśnie to, że zostawiamy rodziny w zupełnej, powiedziałbym, samotności wobec problemu.
pewne statystyki, które tam pojawiały się, mówiły, że ten artykuł 29 w niektórych momentach przynajmniej czasu to zaledwie 1-3% przyjęć w ogóle. Czyli pokazywało, że właściwie przepis jest niedrożny, że nie pomaga ludziom, że jest bałamutny, jest zawracaniem głowy. Troszkę po ostatnich wydarzeniach w Gdańsku znowu próbowano zastanowić się nad tym przepisem, ale ten przepis jest, podkreślam, martwy. On nie przynosi rezultatu przez wiele, wiele miesięcy i wymaga zmiany, co mam nadzieję, że w końcu nastąpi. Pani podkreśliła kolejny jakby aspekt, że właściwie, że wreszcie udaje się, że osiągamy cel, następuje hospitalizacja i okazuje się, że w wyniku znowu kolejnej dziury przepisów, takiej no, bezmyślności trzeba powiedzieć, że ten cały trud, za którym stoi no, przede wszystkim państwa energia, ta energia to jest wyczerpywalne niestety dobro w nas samych, w naszych głowach. Okazuje się, że może być roztrwonione. Tam na samym początku jeszcze pani umieściła, to wymaga zmian, po prostu te przepisy wymagają zmiany. Natomiast pani na samym początku powiedziała jeszcze coś takiego, czy właściwie jest etyczne, by osoba chora na schizofrenię była nieleczona. I znowu zderzaliśmy się jeszcze parę lat temu z jakimś no, niezrozumiałym, bym powiedział, teoretycznym sporem. No, albo wierzymy, że istnieje schizofrenia i wiemy, jak ją leczyć, potrafimy ją zdefiniować, a przede wszystkim widzimy korzyści, albo no, nie wierzymy w naukę, nie wierzymy już w nic i wtedy zostawiamy 400 tysięcy ludzi w Polsce bez leczenia i narażając na wszystkie konsekwencje, które no, poznaliśmy w tym roku dość dramatycznie. I no, warto wreszcie zrozumieć, że teoretyczne spory prowadzone w nieskończoność to jest jedno, a praktyczne konsekwencje niepodejmowania decyzji mogą być dramatyczne. I stoję na stanowisku, że przede wszystkim nie pomagamy pacjentom. Znaczy pacjent po latach, mimo że schizofrenia jest faktycznie chorobą, której, tak w skrócie mówiąc, ma się wrażenie, że nie jest się chory, prawda? Ale to też do czasu. Znaczy, pacjenci ewoluują i po latach pytają i szereg antypsychiatrów, nazwijmy to krytyków psychiatrii z lat 70-tych, 80-tych zadawało pytanie swoim guru, którzy mówili, że nie musisz się leczyć, pytali, no a teraz mi oddaj moje życie, które spędziłem, prawda, w chaosie, dezorganizacji i z powodu różnych szkód. No i można powiedzieć, owi guru gdzieś chowali się, prawda, nie chcąc ponosić odpowiedzialności. I no, jesteśmy w niezbyt, powiedziałbym, konstruktywnej fazie, w której jednak przeważa przekonanie, że czy można powiedzieć, nasza ideologia polegająca na tym, że nie będziemy leczyć, w jakiś sposób jest lepsza od tego, że jednak to leczenie zostanie wdrożone. Ja muszę pani powiedzieć, że państwu właściwie powiedzieć, że jeżeli pacjent był przyjmowany bez zgody, a następnie leczenie było prowadzone, nie przypominam sobie pacjenta, który nie byłby wdzięczny, że takie leczenie zostało przeprowadzone i że odzyskał swoje kompetencje społeczne. Inaczej mówiąc, to nie chodzi o to, żeby następnego dnia można powiedzieć, umyć ręce i wypisać, tylko osiągnąć moment, w którym choćby to, co jest zapisane w artykule 29, czyli uzyskanie, zażegnanie kryzysu, stałego pogarszania się funkcjonowania psychicznego, a zażegnanie to oznacza również, że pacjent zaczyna korzyści z takiego leczenia. Na zegarach 29. Radio Kępina. Profesor Bartosz Łosa, kierownik psychiatrii w
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo. Proszę bardzo. Halo. Tak, słuchamy pana. Radzimierz, ja leczę się 20 lat na depresji. Zarządzona przez Polsenę kontrola po pogłosie nielegalnego ubytków i handlu ich mięsem. Dziennikarze śledczy wykryli taki proceder w jednym z ubojni na północy Mazowsza. W Warszawie od rana przebywa dwóch inspektorów Komisji Europejskiej. Zadaniem jest kontrola procesu uboju mięsa, jak i nadzoru nad całym systemem bezpieczeństwa żywności. Poinformował główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, który jako pierwszy przyjął... Paweł Niemczuk. Audyt ten w kolejnych dniach będzie się odbywał w terenie wojewódzkim bądź Paweł Niemczuk. Weterynarii, to jest ustalenia, jak również też i w zakładach. Szeroką współpracę z unijnymi inspektorami zapowiedział także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Przyjeżdżają sprawdzić, czy procedury w Polsce są zgodne z tymi, które funkcjonują w całej Unii Europejskiej. Kontrola unijnych urzędników potrwa do piątku. Relację przygotował Michał Fedusio. Służby weterynaryjne współpracują równolegle z policją. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdza pierwszy od prawie 6 lat przypadek BSE w Polsce, czyli tzw. choroby szalonych krów. Służby weterynaryjne podkreślają, że to przypadek pojedynczy, który nie wpływa na możliwość eksportu wołowiny przez Polskę. Wcześniej o ognisku choroby informowała Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. Polska uznaje Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz mówił o tym podczas konferencji w Brukseli po spotkaniu Unii Europejskiej z Ligą Państw Arabskich. Z powodu sprzeciwu Włoch członkom Unii Europejskiej nie udało się wypracować jednolitego stanowiska w tej sprawie, dlatego poszczególne państwa będą wydawać własne deklaracje. Prawie 4 miesiące opóźnienia przy drążeniu najdłuższego tunelu w Polsce. Wykonawca inwestycji włoska firma Astaldi prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne i nie płaci podwykonawcom, faktury bezpośrednio płaci Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dodatkowo z soboty na niedzielę spłonęła hala ze sprzętem jedynego z włoskich podwykonawców, mówi Iwona Mikrut z dyrekcji dróg. Wstępnie właściciel tego budynku magazynowo-warsztatowego szacuje, że to może być 2 miliony złotych, ale to są na razie szacunki, ponieważ ten budynek razem z całą zawartością należał do podwykonawcy firmy Astaldi, włoskiego podwykonawcy, który zajmuje się drążeniem tunelu. Według planów tunel miał być oddany do użytku na początku 2021 roku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty temu minęła godzina 22, a u nas już teraz czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń sportowych mijającego dnia. Kronika sportowa. Przed mikrofonem Filip Jastrzębski, dobry wieczór. Na początek zabieramy Państwa do Łodzi, gdzie lekkoatletyczne gwiazdy rywalizowały dziś w halowym mityngu Orlenkap. Zmaganiom światowej czołówki przyglądał się Rafał Bała. Po roku przerwy Orlenkap wraca do Łodzi, a z nim wracają wspaniałe wyniki. Poniedziałkowy wieczór ponad 5000 kibiców obejrzało rywalizację na wysokim poziomie w niemal wszystkich konkurencjach. Uwagę przykuwała Ewa Swoboda, halowa wicemistrzyni Europy i rekordzistka świata juniorek. Ma w tym roku najlepszy wynik na światowych listach, 7,8 sekundy, oczywiście biegu na 60 metrów. W Łodzi w eliminacjach pobiegła 7,13, powtarzając ten rezultat w finale. Rywalki pozostawiła daleko w tyle. Teraz wszyscy mówią, że to jest moja fantastyczna super forma. Rok temu chyba by tak nie powiedzieli. Się pracuje, się ma, mam nadzieję, że nie będę dalej zważać na to, co się dzieje wokół mnie, tylko po prostu się skupiać na tym, co mam zrobić, bo mam w tym roku dużo do zrobienia. Jak to w Łodzi fajnie się biega, jest super, są moi rodzice, jest moja trenerka, wszyscy są. Troszeczkę za ciepło dzisiaj było, no ale 7,13, no to jest bardzo dobry czas, myślę, że jeszcze może coś z tego urwać. Troszeczkę się niestety jak zwykle co roku przyziębiłam, także myślę, że dzisiaj poleżę i na tym samym dystansie wśród mężczyzn triumfował Amerykanin Mike Rogers z czasem 6,55 sekundy. Remek Szorszewski było 9 wolniejszy, co dało mu trzecie miejsce. Tym samym potwierdził ambicję awansu do finału marca Mistrzostw Europy. Jeszcze poważniejsze plany w Glasgow ma Damian Czekier. Zamierza stanąć na podium halowych Mistrzostw Europy w biegu na 60 metrów przez płotki. Zapewnia, że nie przeszkodzi mu w tym nawet poważna kontuzja stopy, jaką poznał we wrześniu. Dziś przegrał tylko z wicemistrzem olimpijskim Orlando Ortega, uzyskując rezultat 7,76. To, że biegam halo ogólnie po takiej poważnej kontuzji, udało się odbudować
właśnie złą formę, bo po biegu eliminacyjnym czułem, że jeszcze można z tego biegu bardzo sporo urwać. Z biegu finałowym troszkę było to Wiktiusza, za bardzo tak się naładowałem w tych blokach, tam Orlando przetrzymał ładnie. A właśnie, że stygmatyzujemy osoby psychiczne. Do kościoła chodzimy i gadami jesteśmy. Bijemy się od słowa kato. Że w ogóle, no, dzięki temu, że rozmawiamy dzisiaj, tak państwo oddali właściwie swoje anteny wszystkie i ten radiowy szuboka tak samo, że jest taki priorytet, że będziemy rozmawiać, ta stygmatyzacja będzie mniejsza. Ja bym powiedział nawet, że dzisiaj może jeszcze nie tak jak w niektórych amerykańskich filmach, gdzie kosetka psychoanalityka już jest prawie obszarem czy anegdot, prawda? Ale faktycznie jest pewna moda na wsparcie. A czemu nie właśnie? Szczególnie jeżeli państwo znajdziecie, no i to jest trochę pytanie pierwsze pani serii, czyli jeżeli państwo znajdziecie dobrego psychoterapeuta, takie magiczne dobry psychoterapeuta, co to znaczy? No, jest pewna nieobfitość, ale też pewien brak. Dlaczego Polacy to debile? Dlaczego stygmatyzują, wiesz, osoby słabsze, wiesz, jak Hitler?